No, w poprzednich naszych spotkaniach mówiłem o tym, że o Judaszu wiemy bardzo mało, a to, co wiemy, to jest tak naprawdę wymysłem teologów albo jest to produktem wyobraźni historyków, którym dokumenty nie są do niczego potrzebne, bo oni wiedzą lepiej niż historycy. Ale jednak tak całkiem nie jesteśmy pozbawieni pomocy w próbie zrozumienia czy oswojenia się z postacią Judasza. Otóż w latach 70. została odkryta, tak jak wiele rzeczy, nawiasem mówiąc, zostało odkrytych dopiero w XX wieku, by wspomnieć rękopisy w grotach w Qumran koło Morza Martwego, czy o różnych koptyjskich tekstach, które zostały odkryte na Hammadi, niedaleko Kairu w Egipcie. Więc mieliśmy cały szereg odkryć, które zrewolucjonizowały naprawdę nasze myślenie o czasach Jezusa, czasach rodzącego się chrześcijaństwa, rzuciły dodatkowe światło, poszerzyły nasz kontekst, pokazały, że skąd Jezus mógł czerpać swoją naukę. To są rzeczy bardzo ciekawe, ale mówię o tym, żeby powiedzieć, że to sensacyjne odkrycie, które obiegło cały świat rzeczywiście w roku 2006, czyli Ewangelia Judasza, że to się wpisuje w znacznie szerszy kontekst i nie jest tak bardzo dziwne, jakby się na pierwszy rzut oka mogło wydawać. Otóż, a dlaczego tekst odkryty w latach 70. dopiero 30 lat później został opublikowany w tłumaczeniu na język angielski, to jest oddzielna historia, ale faktem jest, że od odkrycia do publikacji w National Geographic historia była długa, związana ze sprzedażą, z handlem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to pozostawiamy wyobraźni naszych odbiorców, naszych widzów, a tutaj proszę sobie wyobrazić, że mamy przed sobą właśnie taki fragment papirusu zapisanego jakimś tajemniczym pismem, nie jest ani grecki, jeśli ktoś zna grekę, na pewno nie jest to łacina, na pewno nie jest to hebrajski, więc jaki to jest język? Otóż jest to język koptyjski. To jest właśnie język, pismo koptyjskie, jakim posługiwali się chrześcijanie właśnie w Egipcie, w czasach, do dzisiaj zresztą się w Etiopii tym językiem mówi i tym językiem się pisze, ale to są właśnie te ślady obecności chrześcijan koptyjskich już w pierwszych wiekach. To jest prawdopodobnie drugi, może trzeci wiek, to jest kwestia datowania, jest też bardzo skomplikowana, ale no faktem jest, że otrzymaliśmy w roku 2006 sensacyjną wiadomość, że Ewangelia Judasza została odkryta. Ale tak naprawdę to dopiero był początek, bo National Geographic, oczywiście chwała im za to, że zapłacili tłumaczom, zorganizowali bardzo dobrą szkołę, ale jednak zrobili coś, co w środowisku naukowym, czego nie powinno się robić. Mianowicie trzymali tę wiedzę zamkniętą w sejfie. I dopiero gdy zostały te fragmenty opublikowane, eksperci się dobrali do nich i okazało się, że było cały szereg złych odczytań, niedokładnych. I tutaj, krótko mówiąc, mamy znowu kolejny dramat odczytywania tekstów według wcześniejszego rozumienia. I to na to zwracam uwagę, bo to często jest jedno słowo, na przykład słowo demon, daimon. Jak go rozumieć? Dla Koptów prawdopodobnie to był dobry duch. Natomiast w literaturze gnostyckiej, do jakiej ta Ewangelia należy, można to tłumaczyć jako demon, diabeł. I to oczywiście, jak się to odczyta, to wtedy rzuca inne światło na stosunek między Jezusem i Judaszem. Krótko mówiąc, te sensacyjne odkrycie rozpaliło
wzbudziło wyobraźnię. Wielu ludzi po raz pierwszy w ogóle słyszało o Ewangelii Judasza, o tym, że mogła to być postać zupełnie inaczej postrzegana, że mógł to być właśnie ten najwierniejszy uczeń, ten najmądrzejszy, najbardziej inteligentny, który rozumiał to, czego mistrz od niego, czy w ogóle oczekiwał od swoich uczniów. Więc mamy tutaj zupełnie inną perspektywę. Ten tekst, który jest bardzo trudny do odczytania, jednak wskazuje, że Judasz po pierwsze nie był tym, który przez pocałunek zdradził, po drugie na pewno się nie powiesił, tylko mamy tutaj historię, o której dzisiaj i pisarze, i historycy rozpisują się. Ja tylko wskazuję na to, że warto się tym zainteresować, również choćby z tego powodu, że mamy na szczęście również polskie tłumaczenie Ewangelii Judasza, dokonane przez jednego z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, mianowicie ksiądz Wincenty Myszor. On był znawcą, niestety zmarł, zdążył jeszcze wydać tłumaczenie, i to dwa tłumaczenia, jedno dosłowne, drugie takie bardziej zrozumiałe dla czytelnika. Niestety nie mamy jego komentarza, a on by się tutaj nam bardzo przydał. Dlaczego? Bo właśnie dzięki tej Ewangelii Judasza możemy, opierając się na tekstach niewiele późniejszych od Nowego Testamentu, pokazać różne możliwości interpretacji postaci Judasza, tego, który był nie zdrajcą, nie samobójcą, ale właśnie tym bardzo pojętnym, inteligentnym uczniem Jezusa. Także tak naprawdę oswajanie Judasza, czyli próba nowego spojrzenia na tę postać, ma jakby dwie możliwe konsekwencje. Z jednej strony rzeczywiście dowiadujemy się o początkach chrześcijaństwa nowych rzeczy. Wiemy, że te stereotypy, poprzez które często w przekazie takim tradycyjnym, czy na lekcjach religii, czy na kazaniach, czy przez liturgię, no te nieszczęsne pasje na przykład, które również w Polsce są bardzo popularne, jak w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwarii Pacławskiej. Nie wspomnę o niemieckich, takich najsłynniejszych w Bawarii, Oberammergau, gdzie co 10 lat cała wieś angażuje się w przedstawienie właśnie pasji Jezusa, i tam w tych wszystkich przedstawieniach, w tych wszystkich historycznych jakby przedstawieniach Judasz był zawsze przedstawiany jako ta straszna postać zdrajcy. Otóż dzięki tym nowym badaniom, dzięki tym nowym odkryciom możemy zobaczyć naszą własną tradycję jako wielką, krzywdzącą fikcję. I to być może, i taki jest cel właściwie tych naszych spotkań, żebyśmy spróbowali zakwestionować to, co sami wiemy. I być może pokazać, czy pozwolić, żeby inni mówili, jak nas postrzegają. Zaczynając właśnie od Żydów. Jak w historii żydowskiej zapisały się te stereotypy? Bo my teraz mówimy, no my chrześcijanie, czy w chrześcijańskiej tradycji tak, a nie inaczej patrzono na Judasza i na Żydów. A teraz zobaczmy, na przykład słuchając uczonych izraelskich, czy pisarzy izraelskich, czy badaczy tradycji żydowskiej, czym dla nich było chrześcijaństwo, jak bardzo dla nich krzywdzące właśnie to nauczanie pogardy, to jest taki termin już dzisiaj obowiązujący, którego po raz pierwszy użył francuski historyk żydowskiego pochodzenia Gilles Isaac, który mówił: przez 2000 uczyliście pogardy wobec Żydów. Czas najwyższy, żeby to zmienić. Można zacząć od zmiany naszego spojrzenia na Judasza, który ze zdrajcy okazuje się być najwierniejszym uczniem Jezusa.